Pasjonujące premiery. Świetni goście. Ciekawe rozmowy. Ważne tematy. Emocje, dyskusje, fakty. Czyli książki Pruszyńskiego. Dzień dobry, witam serdecznie w podcaście Książki Pruszyńskiego. Justyna Dobroszoracz, sprawozdawczyni parlamentarna Gazety Wyborczej, wieloletnia reporterka polityczna, a naprzeciwko mnie Radomir Witt, słynny też reporter polityczny TVN24. Nie wierzę, że wpadłem pod twój mikrofon. Literat. No ja nie popełniłam jeszcze żadnej książki, no zazdrosna jestem. Ale jesteś bardzo ważną częścią tej książki, którą popełniłem ja. Dlaczego teraz akurat ta książka? Sejm Witta to tak brzmi trochę jakbyś, no, dużo oczekiwał po sobie. Nie. To nie chodzi o oczekiwania wobec mnie. Znaczy, chodzi o witanie i o to, czy Sejm w rzeczywistości wita obywatelki i obywateli. Czy na przykład wita, wiesz, ten widok barierek na przykład. Przecież, no, patrzyłaś na Sejm przez wiele kadencji. Masz porównanie, masz pewną perspektywę. I czy pamiętasz Sejm za barierkami? Absolutnie taki nie. Jak ten, który teraz nam towarzyszy? W ekstremalnych sytuacjach, jak były jakieś protesty, gdzie było niebezpiecznie, to zdarzało się oczywiście, ale w ogóle można było spacerować między budynkami. Właśnie, było sobie przejść, przybić piątkę z posłem, posłanką, gdy się spotkało. Oczywiście nie można było wejść tam do środka, tak od po prostu sobie z ulicy, ale te uliczki takie między budynkami Sejmu, one przecież były dostępne. Rado. Rado, bo Rado. Taką Może masz Rado, ksywkę tak. W Sejmie, zdradzę tutaj państwu. Rado, czy często zadają ci widzowie pytanie, jak ty to wszystko wytrzymujesz? Tak, to oprócz tego, dlaczego rozmawiamy z plecami, to drugie najczęściej pojawiające się pytanie. No to jak? Te obraźliwe teksty, traktowanie nas jak powietrze przez obóz władzy? Trochę się wyłączam w Sejmie, w sensie wyłączam tę taką część siebie, która mogłaby uznać, że to jest obraźliwe i że coś z tym trzeba by było zrobić, to znaczy podejść do tego jakoś emocjonalnie, więc staram się ten komponent całkowicie wyłączyć, no a później wracam do domu, sprzątam, żeby odreagować. O, czyli jak Ewa Kopacz, ona też zawsze sprzątała. Tak? Mhm. I maluję też, znaczy maluję to dużo powiedziane, jeżeli chodzi o moją dlaczego działalność. Dlaczego mi nie zaproponowałeś jeszcze portretu, namalowanie mojego portretu? Namaluję tobie coś na urodziny na przykład. O, ale nie gejsze, jak Marek Suski, Jarosławowi Kaczyńskiemu. No, jeżeli chodzi o jego twórczość plastyczną, to no, tak, Marek. Nie, on dobrze maluje. On maluje dobrze, tak. Nawet mi kiedyś zdradził, że akty maluje kobiet, nie zdradził mi których. Których? Ale no nie. Spoza polityki? Właśnie nie powiedział. Okej, okay. Może lepiej to zostawmy. Każdego ranka zakładasz zbroję. Myślę, że tak to wygląda, bo wiesz, na czym polega ta zabawa polityków, bo oni się bawią, dla nich to jest zabawa. To są bardzo poważne rzeczy, no bo dotyczą życia Polek i Polaków bardzo często, różnych kwestii związanych z podatkami, z prawami człowieka, z wymiarem sprawiedliwości, ale dla nich to jest taka zabawa. To znaczy, kiedy uda im się wyprowadzić nas z równowagi? Jak bardzo trzeba nas obrazić? Jak bardzo trzeba nam dopiec? Jak bardzo trzeba stosować takie ciosy poniżej pasa, które stosują politycy i polityczki wobec nas, żeby wyprowadzić nas z równowagi? Bo tylko o to im chodzi w tej zabawie. No ja właśnie postanowiłam, że nie dam się sprowokować. Ja też nie. Bo jak się dam, to znaczy, że przegrałam jako dziennikarz i jako człowiek. My nie możemy też grać na ich zasadach, bo oni chcą sobie narzucić, wiesz, te zasady. Zresztą dobrze wiesz, że to jest zaplanowane. Przecież oni są szkoleni. Im dokładnie od A do Z wszyscy wytłumaczyli, specjaliści od komunikowania politycznego, od komunikacji w ogóle, co robić i jak robić i jak nas traktować. To jest obliczone, wyrachowane i też do szpiku kości złe po prostu. Niemoralne, powiedziałabym nawet. Tak. Ja przymierzam te sejmowe korytarze trochę dłużej niż ty, bo od 99 roku. I ten tylko trochę. Ale zdarzały się oczywiście docinki, awantury z politykami, nawet nocą niektórzy do mnie dzwonili z pretensjami, ale takiego tsunami kłamstw, buty, arogancji nie było nigdy. No ale wiesz, jest różnica, przepraszam, że ci przerwę, ale opowiadasz mi tę historię z sukienką żony premiera Millera. I premier do ciebie zadzwonił, tak? Tak. No, ale jest różnica w tym, jak zadzwonił do ciebie. Ale weź to opowiedz, bo to jest szalenie. Nie wiem, czy powinnam zdradzić, bo państwo powinniście to przeczytać, ale oczywiście jako autor liznę. Dobrze, na to liznę ten temat. To ja byłam wtedy dziennikarką taką, może już nie początkującą, ale tak naprawdę dopiero szlifowałam swoje pióro. I pracowałam w Teleekspresie. Pojechałam, była słynna uroczystość, przyjechała cesarzowa Japonii, oczywiście z cesarzem, i miała osobny program razem z panią premierową. Ja przyjechałam na Zamek Królewski. Nie, przepraszam, nie Zamek Królewski, to był Łazienki. I w Łazienkach patrzę i mówię, ale w co się ubrała pani Millerowa? W jakaś taka sukienka sexy, cute i tak dalej. No więc zrobiłam o tym materiał w Teleekspresie. Wybuchła straszna awantura polityczna. Wydzwaniał do mnie następnego dnia właśnie premier Leszek Miller. Ja nawet myślałam, że ktoś mnie wkręca, bo odebrałam telefon. Pani redaktor, Dobrosz, jeszcze nie byłam wtedy oracz. Ja wie, tak, to ja. Łączę z premierem. Myślałam, dobra,
ktoś mi robi, fajnie mnie wkręca. Po czym słyszę głos Millera, mówię, słucham, nie rozwiodę się z żonym, trzak, i słuchawkę odłożył. Więc zdarzały się takie historie, ale umówmy się. Można tak, a można tak jak dzisiaj, że minister edukacji pyta się, czy ty jesteś głupia. Oczywiście, no ja już trochę zaczęłam się do tego przyzwyczaić, co nie jest dobre, żeby była jasność. A dlaczego o tym wszystkim mówimy? Bo dla mnie to jest ważne, żebyście państwo wiedzieli, że to nie jest tak, że my się teraz żalimy i tutaj pozycjonujemy biedne ofiary i tak dalej. Nie. Chodzi o to, że to jest to, o czym wspomniałeś. To jest strategia obozu władzy, która w tej chwili, w tej kampanii zaczyna procentować. Część osób, na pewno też śledzić media społecznościowe, zaczyna nie wierzyć wolnym mediom, bo na przykład ktoś ich obraził, bo ktoś próbował im wybić argumenty z rąk, ale tak naprawdę stosując przemoc słowną. Czy ty zbadałeś, opisujesz kulisy różnych incydentów? Kiedy to się zaczęło? Kiedy oni wpadli na taki pomysł, że można gnębić dziennikarzy po to, żeby samemu ukryć afery? Trochę też znowu zatizuję naszą rozmowę, bo też mówisz o tym planie Jarosława Kaczyńskiego i jego podejściu do mediów, ale to, o czym ty mówisz, to są też zjawiska, na które zwracają uwagę moi inni rozmówcy i rozmówczynie w tej książce. Dla mnie takim ważnym punktem wyjścia, jeżeli chodzi o ostatnie lata, jest 2016 rok i sytuacja, kiedy po prostu próbowano wyrzucić nas z Sejmu. Wyrzucić nas z Sejmu. To był zaplanowany, z premedytacją przeprowadzony, pełni świadomie plan, żeby za zgodą Jarosława Kaczyńskiego, bo to jest bliskie jego doktrynie i niechęci do wolnych i niezależnych mediów, pozbyć się dziennikarzy z Sejmu. Jarosław Kaczyński ogłosił, że nie ma wolnych mediów, uwaga proszę państwa, w 2006 roku. Już wtedy chciał prześwietlać życiorysy dziennikarzy. Mało kto to pamięta. Tylko dlatego, że dziennikarze się przyglądali jego pracy i działalności, po prostu. Polityka, osoby publicznej. On nie rozumie wolnych mediów, zresztą sam sprzedawał gazetę Szwajcarom, a teraz mówi o repolonizacji. Co za historia w ogóle, że Jarosław Kaczyński w obce ręce polski kapitał oddał, no? Ktoś powinien się temu przyjrzeć. Oh, w 2016 roku PiS próbowało rzeczywiście wyrzucić dziennikarzy z Sejmu. Jeden z polityków sam mnie alarmował, że idziemy jak barany na rzeź i wtedy uruchomiłam ten front sprzeciwu. Był taki list protestacyjny i cała kaskada zdarzeń, ale to wszystko ujawniam w twojej książce. Zapraszam państwa do czytania Sejm Wita, bo tam naprawdę odsłaniam to, co się działo przez 3 tygodnie. Ja praktycznie wtedy nie pracowałam, w sensie nie pisałam tekstów, ponieważ ja się zajmowałam koordynacją tego protestu, bo wiedziałam od razu, że jeśli nas wyrzucą z Sejmu, to możemy przestać mówić o demokracji. A dlaczego wspominamy o tym teraz? Bo PiS się wtedy cofnął, ale czy według ciebie historia ta się może powtórzyć? Znaczy, cały czas aktualny. On jest teraz realizowany kroczek po kroczku, czyli tutaj nie możemy wejść, tutaj nie możemy wejść. Wiesz, to jest na przykład, to story jest taka część, nie wiem, pewnie państwo kojarzą te obrazki, jak politycy wpadają do Sejmu, my tam krzyczymy pytania, bo inaczej się już nie da, bo są w takiej odległości od nas i oni nas po prostu olewają. Kompletnie, totalnie. Nieważne, co się dzieje, nieważne, jaki temat. Jeżeli ktokolwiek odpowie dzień dobry, to już jest duży sukces ze strony na przykład ministra konstytucyjnego, tych ważniejszych ministrów. I tam jest taka część, gdzie oni sobie odchodzą nie nękani przez nikogo, gdzie jest szatnia. I tam kiedyś normalnie można było ich nagrywać. Tylko pewnego razu za rządów Prawa i Sprawiedliwości pojawił się taki komunikat jesienno-zimową porą, że w związku z tym, że teraz mokro, brzydko i ponuro i szatnia i wszyscy muszą z niej korzystać, to bardzo się prosi, żeby się tam nie przebywać w tamtej okolicy, tak, bo wtedy jest tłoczno przy szatni. Utrudniamy dostęp do szatni. Tak. No i okazało się, że jesień i zima minęły, a zakaz został i od lat politycy Prawa i Sprawiedliwości w miejscu, gdzie wchodzą w sejmowe kuluary i dostają się do swoich miejsc, nie są przez nikogo nękani. Ale powiedzmy, która część, bo to nie jest, bo to jest... Opozycyjna jest dostępna, tak. PiS-owska, tam gdzie są politycy obozu władzy, jest zamknięta. Tam nie tam, wolno przebywać. Gdzie często nagrywaliśmy Jarosława Kaczyńskiego, bo pytacie mnie państwo też czasem, dlaczego prezes Prawa i Sprawiedliwości tak rzadko jest przez nas nagabywany. Zawsze wykorzystujemy możliwe dni, takie godziny, kiedy on przechodzi takim wolnym korytarzem, tak zwanym wolnym dla dziennikarzy, ale z reguły pan prezes, powiedzmy sobie szczerze, wchodzi do Sejmu przejściem dla marszałek Witek, tak, który jest dla nas niedostępny i przemieszcza się tak, żeby nas uniknąć. Ostatnio w ogóle trafiłaś na Jarosława Kaczyńskiego w Sejmie, który też był pod opieką marszałek Witek, bo w ogóle marszałek Witek to też jest taka postać, która w pewnym sensie sprawuje tę opiekę, w sensie jak już Jarosław Kaczyński jest w Sejmie, to przecież on wpada do niej na jakąś herbatkę, na matkuje ciasteczką. Prezesowi. Tak, 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 tak. No i w tym przypadku też jedna z najważniejszych osób w państwie zajmowała się tym, żeby lider obozu politycznego mógł dotrzeć na salę, gdzie odbywało się
się posiedzenie klubu PiS. A że był problem, bo drzwi, co też jest dziełem Prawa i Sprawiedliwości, bo oni wszędzie powsadzali te jakieś czujniki i pozamykali, nigdzie już nie można przejść. I sami się odbijają od tych drzwi czasami, tak? Ja rzeczywiście chciałam zapytać wtedy i zapytałam Kaczyńskiego o aborcję, o to, co się dzieje z kobietami, o te skandale i dramaty kobiet w szpitalach. No i najpierw oczywiście pani marszałek próbowała mnie, miałam taką karę wzrokową, później próbowała mnie odpychać, a na końcu się okazało, że z odsieczą ruszyła funkcjonariuszka, pracownica TVP, która po prostu nie zadawała pytań, tylko asekurowała prezesa. Panie prezesie, tędy, panie prezesie. No rozumiesz, masz okazję do tego, żeby zadać najważniejsze pytania. Najważniejsze pytania człowiekowi, który od lat jest liderem obozu władzy, który zmienia doszczętnie każdą sferę życia w Polsce. Każdą. Możesz zadać te pytania, bo jest na tym korytarzu, bo nie może przejść, dlatego że Prawo i Sprawiedliwość zamknęło prezesowi PiS drzwi, bo to przecież ich dzieło, te zmiany. I nagle pojawia się ta pracowniczka TVP. I ona mówi, panie prezesie, tędy, panie prezesie. Zamiast zadać pytania, wykorzystać po prostu te minuty, cenne minuty, które masz na to, żeby się czegoś dowiedzieć. Niesamowite jest to. Niesamowite. Ale ja słyszałam historię, że dzięki temu, tej akcji holowniczej, tak to nazwę, ta dziewczyna ma teraz lajfy. Mm. Pokazuje się na antenie, jest nagroda, widzisz? Można robić karierę, jak holuje się prezesa. Powiem, że 2 miliardy, czy tam 3 miliardy za usługi nawigowania po sejmowych korytarzach, no to... Wszyscy płacimy i to w dwójnasób, bo niektórzy jeszcze płacą abonament, więc i z budżetu, i z abonamentu, i hulaj dusza piekła nie ma. Ale wracając do tego... A to Jarosław Kaczyński swojego czasu, tylko mądrze być w opozycji i mówić takie rzeczy, mówił, że nie ma dobrego rządu, nie ma dobrej władzy bez kontroli mediów, no. Ale to już jest nieaktualne. Wracając do tego zamykania drzwi przed społeczeństwem, bo to nie jest zamykanie drzwi przed dziennikarzami. My sobie sami nie chodzimy i nie jest to nasza pasja, żeby biegać za politykami, ale to jest nasz święty w tej chwili obowiązek, bo ja po prostu uważam, że innego wyjścia nie ma. Widzimy, co się dzieje teraz w kampanii. Prawo i Sprawiedliwość odmawia debat wszelakich i w portalach, ale także TVN24 co tydzień pokazuje puste miejsce. Ale przecież ja mam takie sytuacje. Ja miałem na przykład taką sytuację, że miałem umówionych wstępnie potwierdzonych, bo chciałem w ramach swojego programu Kampania bez kitu zrobić takie wydanie dotyczące stanu gospodarki i kwestii ekonomicznych i potwierdził mi się Ryszard Petru i też swoje zainteresowanie i wstępną zgodę wyraził Artur Soboń, wiceminister finansów. Obaj panowie byli wstępnie potwierdzeni. Po czym okazało się, że kancelaria premiera i pan wiceminister już nie mógł wystąpić z Ryszardem Petru. No bo to jest ten element tej strategii, dlatego tak długo o tym dość opowiadamy, bo te wszystkie historie mają drugie dno, to znaczy czy my w tej chwili, krok po kroku, jesteśmy z każdej strony w jakiś sposób osaczani. Jeszcze ten Sejm jest ostatnią redutą wolności, ale wracam. Czy jeśli Prawo i Sprawiedliwość wygra te wybory, to czy według ciebie wyrzucą nas z tego Sejmu? Oczywiście. Znaczy dokona się ten plan. Nie będzie już żadnych granic, nie będzie już żadnych przeszkód. Politycy obozu władzy, oni mówią przecież o tym otwarcie. Przecież gadamy z nimi nieoficjalnie czasami, czy to na sejmowym korytarzu, czy w jakichś tam innych okolicznościach, ale wymieniamy się jakimiś refleksjami i oni mi mówią, no wiecie, no będzie tak, dlaczego tutaj mają się ten tłumaczyć? Ganiacie za tym, ganiacie za tamtym, ten się obraził, ten się wkurzył, tamten ma pretensje. Przecież ciągle to słyszę ze strony różnych polityków Prawa i Sprawiedliwości. Ostatnio jeden z senatorów PiS powiedział mi, że go w konia zrobiłem. Nie wiem jak. Nie doprecyzował. Inny senator, którego swojego czasu pytałem w toku dyskusji, kto jest prezesem Trybunału, zapytałem go, kim jest Julia Przyłębska. Senator PiS-u odpowiedział mi po chwili kobietą. No i po tym, gdy mi to powiedział, no później chciałem doprecyzować, że tam chodzi o prezesurę i tak dalej i że są różne wykładnie prawa, jeżeli chodzi o ten temat i że już nie jest prezeską Trybunału, to później następnego dnia, jak ta wypowiedź, no, obiegła opinię publiczną, to krzyczał na mnie na posiedzeniu komisji, że on już się nigdy więcej nie nagra, że co to jest, że ja dobrze wiem, że co to... Wiesz, i ciągle z tymi pretensjami do mnie przychodzą politycy Prawa i Sprawiedliwości za to, że ich własne słowa są emitowane. No i później właśnie w kuluarach słyszę, że skończy się to. Nie będzie zadawania pytań. Już taki jest plan. A w drugą stronę są tacy, którzy tobie dziękują. Chodzi mi o to, że sama w tej kadencji wielokrotnie nagrywałam polityków z trzeciego, czwartego szeregu. I na przykład ja nazywam ich swoimi paradoksalnie dziećmi. Odkryłam, proszę państwa, tak przyznaję się, bez bicia, biorę pełną odpowiedzialność dla świata, Marię Kurowską, posłankę suwerennej Polski, która zasłynęła tym, że w apogeum pandemii przyszła do prezesa Kaczyńskiego i w trakcie spotkania wystawiła figurkę świętego Boboli, mówiąc, że właśnie ten Bobola, jak się go odpowiednio do niego
zwróci władza, to on spowoduje, że ludzie nie będą umierać i tak dalej, i tak dalej, i że w ogóle trzeba otworzyć kościoły, bo święty Bobola pomoże. I później zrobiłam z nią rozmowę, w której ona powiedziała, że dzięki sprowadzeniu relikwii świętego Boboli do Sejmu, to w ogóle się skończył kryzys na granicy polsko-białoruskiej. I to oczywiście poszło w świat i ja myślałam, ponieważ no, wiele ludzi oczywiście, mówiąc delikatnie, krytykowało panią poseł, że ona będzie miała do mnie pretensje. A ona przyszła mi któregoś dnia podziękować, że ja otworzyłam jej wrota do mediów. Czy są takie osoby, czy tobie też się tak zdarzyło, że politycy trochę masochistycznie dziękowali ci za publikowanie, nazwijmy to delikatnie, kontrowersyjnej wypowiedzi? Tak, zdarza się, że są z siebie bardzo dumni, a jeszcze jeżeli chodzi o posłankę Kurowską, to patrzę, sprawdzam, jeszcze jakiś czas temu też ją nagrywaliśmy i mówiła o wybuchach podskórnych. To w konsekwencji dwutlenku węgla, już nie pamiętam dokładnie, ale też o zjawisku wybuchów podskórnych. Tak, niektórzy dziękują i są z siebie w ogóle dumni, a czy są tacy, którzy serio dziękują, że się czymś zajmujemy. Naprawdę. Na przykład byli tacy politycy Prawa i Sprawiedliwości, nie wiem, czy to było z odpowiedzialności za państwo, czy może z własnej pewnej zazdrości, którzy dziękowali, że zajmujemy się sprawami na przykład spółek Skarbu Państwa i tego, jak wygląda to rozpasanie. I oni przychodzili i mówili, panie redaktorze, bardzo dobrze, że się tym zajmujecie, bo to jest skandal, bo ja o tym słyszałem, nie wiedziałem, co z tym zrobić i bardzo dobrze, że o tym mówicie. Ale teraz wejdę ci w słowo, bo ja nie będę wymieniać może nazwiska jednego z senatorów, który był oburzony, ale jak się z nim dłużej porozmawiało, to wyszło dlaczego. Bo on dodać, nie zarobił. Tak, chciałem to dodać, że mówi i później właśnie słyszę, już myślę sobie, o, czyli jednak są tutaj jakieś przejawy odpowiedzialności za państwo. Jakaś etyka. Słyszę, nie może być tak, że jakaś tam żona, jakaś tam radny zarabia więcej niż poseł czy senator. A ja mówię wtedy, no nie może tak być. Panie senatorze, ale pan sobie sam zagłosował za obniżeniem pensji, jak Jarosław Kaczyński ratował twarz w 2018. O Jezu, a wiesz, ile na mnie wtedy spadło jakiś pomyj i pretensji ze strony polityków, o tym też wspominam, bo to oni do nas mieli pretensje, że musieli zagłosować za obniżką swoich uposażeń. Tak. Rozumiesz? Do nas mieli pretensje, że oni będą zarabiać mniej. Sami za tym zagłosowali. Nikt nie powiedział prezesowi, bo przecież wszyscy się boją powiedzieć, że może to nie jest najlepszy pomysł, panie prezesie, tylko do nas mówili. A po co o tym mówiliście? No musieliście tak to ten? No tak, musieliśmy, bo od tego są media, żeby informować, że jak ktoś sobie tworzy system podwójnych pensji, co przyznał później w powiewie szczerości Ryszard Terlecki, no to od tego są media, żeby o tym informować, szczególnie gdy jest się z obozu, który mówił pokora i umiar do polityki, nie dla pieniędzy. No ale jak wybuchła afera właśnie z nagrodami, to przecież wcześniej była ustawa, która podwyższała pensję politykom tak zwanej RC i Jarosław Kaczyński za nią zagłosował. Jak wybuchła awantura, to nagle się okazało, że prezes się wściekł. Czy ty się dambierasz na to słynne sformułowanie polityków PiSu, że prezes się czymś wściekł, tak prezes, jak z tłustymi kotami? Prezes o wszystkim wie. Nic bez wiedzy prezesa się nie dzieje, więc jeżeli słyszycie, że prezes się wściekł, to mógł się wściec na to, że się dowiedzieliśmy, że coś się wydarzyło, wylało. Że się tak, mleko rozlało, tak. A nie, że prezes nie wiedział. Nic nie dzieje się w obozie Zjednoczonej Prawicy bez wiedzy i zielonego światła prezesa. Nic. Czasem oczywiście pewnie się post factum dowiaduje, no ktoś bo... tam na boku coś spróbuje. Chociażby afera wizowa, myślę, że wiedział po prostu od pewnego momentu. Ale na przykład aborcja. Kto dał zielone światło, żeby złożyć taki wniosek? No kto? Jarosław Kaczyński. 119 polityków. Ich podpisy. PiSu i Konfederacji. O milionach kobiet i ich losie zdecydowały. I zielone światło lidera obozu władzy. No, prezes Kaczyński mówi, że może sobie pojechać za granicę i zrobić aborcję. Tak. A byłby krok dalej, gdyby nie skala protestów, której przestraszyli się politycy obozu władzy. Ale tam nadal w wielu głowach jest taka koncepcja, że jeszcze trochę zaostrzyć to prawo antyaborcyjne, jeszcze trochę. Ja nie mówię, książce twojej nie opisuję tej sytuacji, ale teraz mi się przypomniała moja rozmowa z Bartoszem Wróblewskim, jednym z tak zwanych obrońców życia, to znaczy to jest taki polityk. No niedoszły rzecznik praw obywatelskich. Tak, taki, który namawiał Kaczyńskiego do tego, żeby w ogóle przegłosować ustawę zaostrzającą prawo aborcyjne, a później właśnie wymyślił ten wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. I ja z reguły wystrzegam się tego rodzaju rozmów i pytań, ale ja go zapytałam wprost, dlaczego w takim układzie, skoro uważa, że państwo jest od tego, żeby ludziom urządzać życie, a kobiety, że powinny rodzić nawet ciężko chore dzieci, albo nawet inaczej, rodzić dziecko, które wiadomo, że zaraz umrze, to dlaczego on na przykład nie ma w ogóle dzieci? Albo nie skorzystał z okazji, żeby zaopiekować się jakimś dzieckiem. Bardzo się wściekł i do tej pory tak średnio ze mną rozmawia. No, bo to jest właśnie to podejście. Zająć się życiem wszystkich naokoło,
ale tam, ale mnie, ale proszę ode mnie, ale tutaj, ale co państwa to interesuje? Ale dlaczego mnie pani wypytuje o takie rzeczy? Czy zdarzały ci się też takie sytuacje, w których po prostu polityk próbował gdzieś ciebie zaatakować w stacji? To znaczy zdenerwował się na ciebie i pisał na przykład protest do twoich naczelnych. Są tacy politycy, którzy, nie wiem czy na mnie, wiem, że na koleżanki kolegów, którym się zdarzało. Piszą donosy? Tak, tak, politycy Prawa i Sprawiedliwości. Że dlaczego mnie nagabywano? Dlaczego tutaj mnie wypytywano? Dlaczego mi nie dano spokoju? Wiesz, dla mnie w ogóle absolutnie kuriozalne sytuacje. Na przykład wiceminister kultury Jarosław Sellin. Niegdyś dziennikarz, tak? Więc wydawać by się mogło, że z całą tą wiedzą, jak wygląda specyfika tej pracy. On wiecznie, jak go spotykam w Sejmie, chcę zapytać jakieś rzeczy związane chociażby z jego resortem, to słyszę, nie, ja się, nie, pan się ze mną nie umawiał, ale mówię, panie pośle, jesteśmy w Sejmie, pan jest w pracy, pan się ze mną nie umawiał, proszę mi dać spokój, pan się ze mną nie umawiał. No i to jest jedna z tych takich osób, która właśnie w taki bardzo arogancki, bo to też, no nie będę tego tutaj pokazywał, prezentował, ale chodzi o ton, o postawę, o zachowanie właśnie, która się w ten sposób zachowuje i myślę, że która skłonna by była, wiesz, prosić o różne interwencje. Obalmy może jeszcze jeden taki mit, który pokutuje wśród ludzi, że politycy poklepują się po plecach, jak kamery są wyłączone. Nie. Pamiętam, że były takie czasy, Tak, były takie czasy, to się zmieniło diametralnie. Pamiętam na przykład takie historie, że, bo jest na przykład w Sejmie zakład fryzjerski i na przykład jedna z pań posłanek... Jest też i kaplica i basen. Jest, to zejrzymy tam jeszcze za chwilę może na basen. Jedna z pań posłanek mi opowiadała, że właśnie była w tym zakładzie fryzjerskim i że kiedyś tam było zupełnie inaczej, bo jak wpadała ta z tego ugrupowania, z tamtego ugrupowania, pani posłanka rozmawiały ze sobą, plotkowały i tak dalej, a teraz to po prostu jak na, wiesz, rozżarzonych węglach po prostu tam siedzą na baczność, słowa ze sobą nie wymienią, atmosfera jest zupełnie inna, ale ta zmiana jest też widoczna, jeżeli chodzi o proces na przykład zapraszania gości, dlatego, że często jest tak, że na przykład chcę zaprosić, nie wiem, na przykład przedstawiciela albo przedstawicielkę partii Razem i kogoś z Konfederacji, to partia Razem odmawia występowania z ludźmi z Konfederacji. Więc to nie tylko dotyczy tych formalnych spotkań, wywiadów, pokazywania się w sferze publicznej, politycznej, ale to też widać na korytarzach sejmowych, to też widać w tych nieformalnych sytuacjach, kto z kim chce rozmawiać, a kto nie chce. Bo jest taki podział. Są oczywiście politycy, którzy się znają po 20 lat. No tak. I są z PiS-u i na przykład z opozycji. Ja widzę, że niektórzy jeszcze ze sobą rozmawiają na zasadzie wymiany pewnych takich formułek typu dzień dobry, co tam u ciebie i tak dalej. Jestem tego świadkiem. No, czasami się też uśmiechną do siebie, no to oczywiście, ludzie tylko. Ale jest spora grupa, która po prostu stosuje ostracyzm wobec drugiej strony. To znaczy, to nawet nie ma słowa dzień dobry. Wręcz jest popychanie w przejściu. Takie incydenty widziałam i to jest zatrważające. Ja pamiętam takie czasy, kiedy nawet przed Bożym Narodzeniem były takie spotkania wigilijne i politycy śpiewali nawet razem ze sobą, mówię politycy opozycji, Prawa i Sprawiedliwości, ale ta epoka dawno już minęła, więc nie wierzcie państwo, że to jest tak, że kłócą się tylko przed wami w studiu telewizyjnym, a później razem wszyscy idą na wódkę, te czasy to nie ma. Minęły. Chociaż wódka nadal się w Sejmie leje i są różne imprezy za kratą w barze i bar tak za kratą niedostępny dla nas, bo stamtąd nas już dawno wyrzucono, ale to jeszcze były zamierzchłe czasy SLD, ty tego nie pamiętasz, bo była jedna z panią wiceminister totalnie pijana, która prawie spadła ze schodów i od tego czasu dziennikarze nie mają wstępu do hotelu sejmowego. Ale dziennikarze słyszą, kto tam przebywa i jak się bawi, szczególnie późnymi wieczorami przy okazji posiedzeń Sejmu i później się na przykład zdarza następnego dnia, że pojawia się jakiś wpis na Twitterze i na przykład pan poseł albo pani posłanka twierdzi, że ktoś się włamał na konto, że to ataki służb, że ukradł telefon, że nie wiadomo, co się wydarzyło. A proszę połączyć kropki i już wiadomo, co się wydarzyło. I okazało się, że pijana posłanka zostawiła telefon i rozpętała piekło. Służby sprawdzały, po czym się okazało, że telefon się odnalazł szczęśliwie. Czy według ciebie to jest już taka cywilizacyjna zmiana, że tego się już nie da w tej chwili przywrócić do takiegoś normalnego stanu, bo przecież wiadomo, że przeciwnicy polityczni zawsze będą przeciwnikami politycznymi, ale teraz stali się wobec siebie wrogami. Wiesz, to zależy, myślę, że to zaczyna się jednak w sferze tych publicznych wystąpień, bo jeżeli ktoś wylewa na siebie nawzajem najgorsze wiadra pomyj i jeżeli ten język w ogóle debaty publicznej staje się taki wyjałowiony, taki żaden, wiesz, o tym też rozmawiam z Kasią Kolendą-Zaleską, która opowiada mi o tym, jak się zmieniał Sejm i skład tego Sejmu. To znaczy od ludzi z dorobkiem, z myślą, z ideą, o różnych poglądach, ale pięknie dyskutujących o tych poglądach, po to, co dzisiaj jest, czyli klepanie tych przekazów i coraz bardziej agresywne wypowiedzi i brak jakichkolwiek
hamulców, więc jeżeli się tak obrażają w sferze publicznej, no to trudno, żeby, wiesz, w sferze prywatnej żyli ze sobą w zgodzie. Czy to się zmieni? Pytanie, czy się zmieni język polityki? Czy się zmienią ludzie w polityce? No bo, wiesz, o tym też rozmawiam z Patrykiem Michalskim i z Rochem Kowalskim. O tym, jak wyglądała sytuacja tego, co mówili publicznie politycy. Na przykład szczując na różne grupy społeczne, czy po prostu na ludzi, na LGBT+. I później się ich pyta, czy to Patryk, czy Roch. Ale słuchajcie, no bo wy mówicie publicznie takie rzeczy, a jak na przykład, jeżeli macie, nie wiem, przyjaciela, przyjaciółkę ze społeczności LGBT+, osobę nieheteronormatywną, to co? To jak patrzycie w oczy takiej osobie? Nie, to coś innego, bo to, co mówimy publicznie, to o ideologii, to nie o ludzi. Ale nie, wy mówicie to o ludzi. Nie, to wcale tak nie działa, na pewno wszyscy to rozumieją. Więc oni sobie te wszystkie niegodziwości wypowiadane w sferze publicznej bardzo usprawiedliwiają, rozmasowują, przed sobą przede wszystkim. I dopóki nie dojdziemy do momentu, że zaczną zdawać sobie sprawę z tego, jaka jest waga ich słów, języka debaty, tego, jak to oddziałuje na innych ludzi, to nie wiem, czy się zmienią też te ich relacje, o których pytasz. Czy powstanie ta jakaś jednak wspólnotowość. Myślę, że ta wyrwa jest duża i myślę, że to jest robota polityków. Czy w sytuacji teraz kampanii wyborczej, bo opisujesz oczywiście na przestrzeni lat, jak to było, bo rozmawiasz z sprawozdawcami parlamentarnymi, którzy krążą po Sejmie od wielu, wielu lat i także młodymi. Ja jestem z tego pokolenia Kasi Kolendy-Zaleskiej. Kasia była jeszcze przede mną, ja się trochę od niej uczyłam, jeszcze nosiłam za nią kasety w TVP. Także... Myślę, że to też jest fajna rzecz w tej książce, że tu jest pełen przekrój różnych mediów, też w różnej formule, no bo jest radio, telewizja, internet, gazeta i też różne spojrzenia, jeżeli chodzi o pokoleniowość i doświadczenia, takie, no bycie świadkami pewnych zmian historycznych, takie nazwy, chociaż one nie odbywały się dawno, dawno temu, ale mają jakąś taką dozę historyczności ze względu na wagę jakichś afer, wydarzeń, tragedii i tak dalej, więc jest ten właśnie pełen przekrój tutaj w książce. No i co ci z tego przekroju wychodzi? To, że zmiana jest ogromna. To, że jeżeli ktoś będzie teraz próbował wmawiać, że zawsze tak było, to kłamie. Albo kłamie, bo nie wie, co mówi, albo kłamie z premedytacją i próbuje kogoś wprowadzić w błąd. Jeżeli ktoś próbuje mnie teraz przekonać, że mamy media publiczne, to kłamie. Mamy media rządowe. Rozmawiam o tym też między innymi z Karoliną Lewicką, która jako dziennikarka polityczna, gdy odbywały się afery dotyczące poprzedników Prawa i Sprawiedliwości, wtedy pracując Karolina w mediach publicznych w TVP Info robiła wywiady, relacje, młotkowała polityków o afery poprzedniego rządu. Dziś tego nie ma w mediach rządowych. Nie ma tych pytań, nie ma tych relacji. Więc jeżeli ktoś próbuje mnie przekonać, że jest inaczej, że to są media publiczne, a nie rządowe, to po prostu mija się znacząco z prawdą. Ale też to, jak się zmienił język polityki, jest istotne. To, jak się zmieniły standardy. To, że jednak kiedyś te standardy były na wyższym poziomie. Że był ten jakiś imperatyw moralny i etyczny, że pewnych rzeczy nie wolno robić, pewnych rzeczy się nie sprzedaje, pewnych rzeczy się nie mówi, żeby kogoś nie skrzywdzić, pewnych rzeczy się nie robi, żeby później nie siać nienawiści po całym kraju i żeby nie zbierać żniwa w postaci kryzysów psychicznych na przykład. Przecież ta cała systemowa nagonka na społeczność LGBT+, szczególnie w tej dobie kryzysów zdrowia psychicznego młodych ludzi, którzy na przykład nie w dużych miastach, ale w jakichś mniejszych ośrodkach stają teraz przed ważnymi życiowymi dylematami, odpowiadają sobie na różne pytania i widzą w mediach to, co robią politycy. Ten pogardliwy język, te kłamstwa, te obraźliwe rzeczy, co oni mają sobie pomyśleć? Gdzie mają szukać pomocy? Jak mają się poczuć w swojej własnej ojczyźnie, w swoim własnym kraju? I to robią politycy. I oni wiedzą, co robią. I mają pełną świadomość tego, co robią i nie biorą za to żadnej odpowiedzialności. A konsekwencje są różne. Szczególnie teraz w tych trudnych czasach, gdy nie ma psychiatrii dziecięcej, gdy nie ma psychologów na wyciągnięcie ręki, gdy taki młody człowiek, tak, na tego młodego człowieka oddziałują te słowa polityków, zostaje sam z tymi słowami. Jakaś najbardziej zatrważająca historia z tej książki? Czy jest coś takiego, o czym... No to trochę o tym mówię, że to wyrachowanie, to, że oni dobrze wiedzą, że krzywdzą ludzi i tak to robią. Że wiedzą, że ich słowa mogą zbierać różne rzeczy. Ale też powiedzmy, że politycy zbudowali sobie taką kopułę, żelazną kopułę, tak jak Izrael ma przeciwko rakietom, to zbudowali sobie kopułę medialną, której spowodowali, że w tej chwili mamy dwa równoległe światy. I też, tak jak zaczęłam wcześniej, część osób gubi się w tych światach, dlatego że z jednej strony słyszę to, z drugiej strony tamto i on nie jest w stanie rozstrzygnąć. Czy według ciebie to jest zagrożenie i czy, krótko mówiąc, jest jakaś możliwość, jest jakaś droga odwrotu, żeby ludzie, bo ja też, nie, dla mnie to jest bolesne osobiście, powiem, nie wiem, czy dla ciebie, jak słyszę, wie pani, ale wszyscy są po jednych pieniądzach, ci są na usługach rządu, tamci są na usługach opozycji. To nieprawda.
To nieprawda, dlatego że i ty siedząca tutaj przede mną jesteś tego idealnym przykładem ze względu na swoją karierę zawodową. Młotkowałaś tamtych, młotkujesz tych, tak? Zadajesz pytania tamtym, zadawałaś pytania tym. Tamci byli u władzy, to tamci byli w centrum zainteresowania. Ci są u władzy, to ci są w centrum zainteresowania. I mógłbym mnożyć takie przykłady dziennikarek i dziennikarzy, którzy w myśl właśnie tego podążają całe swoje życie, a dzisiaj są przedstawiani jako ludzie, którzy opowiadają się po jakiejś tam ze stron. To jest nieprawda, to jest kłamstwo. Dlatego, że ci ludzie, gdy inna ekipa była u władzy, tak samo szczegółowo, do głębi szukali odpowiedzi na wszystkie najważniejsze pytania. I to jest jedna wielka manipulacja polityków, którzy wiedząc, że mają coś do ukrycia, że nie chcą o tym opowiadać, że wyznają doktrynę, proszę nas popierać i nie przeszkadzać, próbują tworzyć właśnie takie pozorne wrażenie. A tak nie jest. To teraz może o kasie, bo myślę, że kasa wszystkich podnieca. W powszechnej opinii politycy trzepią kasę. To jak jest? Też to opisujesz. Są tacy mniej i bardziej przedsiębiorczy i pomyślałem sobie, że dobrze by było to opisać i dobrze by było posiłkować się konkretnymi przykładami, dlatego że, wiesz, to jest trochę tak, że politycy często mówią, że to, co robią, robią dla Polski. Okazuje się, że nie dodają przy dla tej idei, okazji. Marszałek dla idei, Marszałek Karczewski właśnie. Mówił, że się pracuje. I później się okazuje, że to jest bardzo droga idea. Marszałek Karczewski też jest dobrym przykładem, jego dyżury i cała dyskusja dotycząca tego, ile dorabiał. Ale na przykład... Na dyżurach, na którego go nie było. Ja przypomnę, że pan Czeskim mi straszył pozwem, ale pozwu do tej pory nie ma. No właśnie. Jedyne co było, to batonik, który nam wręczył, bo stwierdził, że gwiazdożemy, tak? Tak, oboje. Nie wiem, kupił nam batonika, proszę państwa, ale ten, zjadłbyś tego batonika, bo mój jest w szufladzie. Nie, jest chyba, wiesz, już taka formuła po prostu pamiątki, nie do jedzenia. Swoją drogą marszałek Karczewski po dziś dzień myśli, że to nasza wina, że nie jest dalej marszałkiem. W każdym razie, jeżeli chodzi o te kwestie finansowe, to opisuje, ile wynosi uposażenie poselskie, ile wynosi dieta. To jest bardzo interesujące, że darmowe przeloty, taksówki, hotel, mieszkanie, różne takie. Chociaż ten, hotel, ten... ja nie wiem, czy ty byłeś, bo ja byłam w hotelu. Też pisze o tym, że to żywcem sejmowy. Wyjęty z lat 90. Jak nie ten. Tak, ale taki akademik bym powiedział. Tak, ale masz do wyboru, dlatego że jeżeli nie zdecydujesz się na hotel... Przepraszam, a opisuję, że tam niektórzy w szlafrokach biegają i tam wszystkie plotki o romansach to stamtąd? I jeszcze, żeby biegali, bo byli tacy, co leżeli, nie byli już w stanie biegać. I kandydują w tej chwili. Tak, kandyduje, wraca. Jest na listach PiS. Hotel sejmowy niewątpliwie tęsknił. W każdym razie opisuje też, co można zrobić, jeżeli nie hotel, bo niektórzy rzeczywiście nie wybierają hotelu, tylko dostają w takim... No bo to jest tak, że koszt zakwaterowania w domu poselskim wynosi obecnie 3,5 tysiąca złotych miesięcznie i na dobę hotelową to 116 zł za dzień. Chociaż przyznasz, że 116 zł za dzień w centrum Warszawy to bardzo dobra cena. Ale to 3,5 tysiąca złotych to można też przeznaczyć na pobyt i wynajęcie mieszkania, więc są opcje. Ale ja chciałbym się skupić na jednej postaci, bo to jest wyjątkowa postać, bardzo interesująca i bardzo barwna. Poseł Tadeusz Cymański, o nim pisze między innymi, dlatego że zainteresowała mnie jego wypowiedź swojego czasu, gdy była dyskusja, bo już na ten rok chcieli sobie posłowie dać podwyżki, dlatego że teraz jest nowe rozwiązanie ustawowe, jest w budżecie tak wszyta waloryzacja i można sobie waloryzować w zależności od tego, jak wzrasta współczynnik. Wycofano się z tego, bo rok wyborczy, ale była awanturka. No tak, sędziowie Trybunału, tak zwanego Trybunału, mieli pani Przyłębska już po 40 tysięcy miesięcznie. I w toku tego wszystkiego Tadeusz Cymański przekonywał, że to nie jest podwyżka, że to waloryzacja, bo mamy do czynienia z kryzysem i ciężkimi czasami. Więc zobaczyłem, jak ten kryzys traktuje Tadeusza Cymańskiego. Kwotę sobie państwo przeczytałem w książce. Powiem tylko, że mamy oświadczenie złożone w 2023 roku i mamy tam dochody i znajdziemy uposażenie posła, dieta parlamentarna, emerytura z Parlamentu Europejskiego, emerytura z ZUS. Kokosy. Tak, no ale waloryzować trzeba było, no. No ale dla idei się pracuje. No, jasne, przecież. Tak. To jest jedno, ale przecież wielu posłów, którzy odchodzili z partii rządzącej, wracali, bo dostawali intratne stanowisko, jak na przykład wracali, słynny Lech Kołakowski, który dostał pensję 40 tysięcy złotych miesięcznie w Banku Gospodarstwa Krajowego. Pisze też, kto mu pomagał tworzyć regulamin jego koła, gdzie się wypłakiwał na Prawo i Sprawiedliwości, w czyim gabinecie, także no, o tym można przeczytać. A później wrócił, a teraz znowu został list zczyszczony ze względu na tak zwaną aferę wizową, która się rozpływa. Ale o tym już nie piszesz, bo już wcześniej zamknąłeś książkę. Tak, do afery wizowej nie dotarliśmy, ale może wiesz, w Sejmie Wita 2 zobaczymy, jak przetasuje scenę polityczną ta afera wizowa, bo to rzecz bez precedensu. Czy patrząc z perspektywy lat, bo ty jesteś w parlamencie od 2016 roku, prawda? Tak. Wcześniej byłeś w innych stacjach, nie zajmowałeś się tak polityką. Przyglądałem się polityce, ale o niej nie opowiadałem. Dobrze, co cię tak kręci w
tej polityce. Kręci mnie to, że każdego dnia przychodzisz i nie wiesz, co się wydarzy. I to jest absolutnie fantastyczne, dlatego że takie... Wiem, że są osoby, które potrzebują takiego życia, ale takie życie, które by było przewidywalne. To na znaczy, adrenalinie. Że przychodzę od 9 do 17, później tam wychodzę. To nie dla mnie. Ja lubię tę adrenalinę, tę nieprzewidywalność, to, że bieg wydarzeń może się błyskawicznie zmienić, że wypowiedzi mogą zaskakiwać, że nagle jesteś tu, później musisz na przykład gdzieś pojechać na jakąś konwencję, na jakieś wydarzenie. Tu nagle odkrywasz jakiegoś newsa, albo jakąś wypowiedź, albo zbliżasz się do jakiejś informacji, która rzuca zupełnie nowe światło. Więc ta nieprzewidywalność, ta adrenalina, te emocje, to jest super sprawa w naszej pracy. A poza tym, no, uważam, że zabrzmi to nieskromnie, ale to, co robimy, robimy też w służbie. W sensie uważam, że my jesteśmy w imieniu ludzi, obywateli i obywatelek. Tych, którzy nie mają czasami okazji zadać tych pytań, ale chodzą im te pytania po głowie. I trochę ten też taki element, że jestem po to, żeby w Państwa imieniu zadać to pytanie, też jest dla mnie bardzo budujące w tej pracy. Jeszcze zdradźmy, bo często mi zadają pytanie, że my jesteśmy widywani razem na korytarzach sejmowych. Romansu, proszę Państwa, żadnego nie ma. To są bzdety. Ja już jestem starszą panią i mężatką, ale... No ja już też nie jestem najmłodszy. Wiesz co, nie denerwuj mnie nawet. W każdym razie... Ty jesteś ciągle młoda. Tak, oczywiście. Na pewno mentalnie. A jeżeli chodzi o kwestię naszej... Ja widziałem, jak ty wywijałaś. Na parkiecie. Na parkiecie. No bo ja się tak relaksuję, tańcząc. Ja sprzątam, a Justa tańczy. Spółdzielnia nasza sejmowa, tak. Bo niektórych zastanawia, dlaczego rywalizujące jednak ze sobą media, bo ja pracuję w Gazecie Wyborczej, na portalu też wyborcza.pl, a ty jednak jesteś w TVN24. Dlaczego my zawarliśmy taki niepisany sojusz sejmowy? To może ujawnijmy dlaczego. Z bardzo prostych przyczyn. Czasy są niezwykłe, bo nie na co dzień politycy chcą po prostu zabić wolne media i niezależne, zdusić je, podporządkować sobie całkowicie i mówią o tym otwarcie. Czasy są niezwykłe, dlatego że Sejm nie jest już miejscem normalnej pracy, tylko jest próbą wstrzelenia się w przestrzeń między zakazami, znalezienia tego otwartego kawałka i wyłapania tam jakiegoś polityka. I jedna noga w drzwiach nie wystarczy. Czasami wiesz, co dwie pary oczu, to nie jedna. Co dwie głowy, to nie, to nie jedna. Ta wypatrzy coś, a tamta wypatrzy tamto. I dzięki temu można jakoś skuteczniej spróbować znaleźć jakiś komentarz, no bo to jest absurdalne, ale może słowem puenty na to pytanie opowiem historię Jacka Żalka i tego, jak próbowaliśmy nagrać. Rozumiesz, jest afera, publiczne miliony, jest pytanie o dymisję i odpowiedzialność polityków. Afera NCBR. No, tak, tak. Można się pogubić w tych aferach, więc dopowiadam. To jest afera Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Trochę przygasła, a dalej śledztwo się toczy, no, i oczywiście jak zwykle nie będzie miało żadnego finału. W tej prokuraturze. I wyobraźcie sobie Państwo sytuację, no chcielibyście Państwo się dowiedzieć, co ten człowiek ma do powiedzenia, jak tłumaczy to wszystko, co tam zaszło, był odpowiedzialny za tę działkę. No i nic, tak pozamykano Sejm, że nie można do niego dotrzeć. Tak pozamykano przestrzenie, które kiedyś były otwarte, że musieliśmy, czekaj, udawać, że jesteśmy w kolejce do lekarza. Nie, tak. Tak, bo to, ja wiemy, jak to zabrzmi, ale proszę sobie wyobrazić, bo jest takie tylne wyjście z sali obrad sejmowych. I tam, jak się tylko z kamerą człowiek pojawi, to zaraz nas ścigają i mówią, proszę stąd iść, proszę iść stąd iść, bo zabierzemy przepustkę. Więc poszliśmy bez kamer, tylko z telefonami komórkowymi, ażeby nie przyciągać uwagi. Udawaliśmy, że siedzimy w kolejce, bo tam jest taki punkt pomocy medycznej, że siedzimy w tym punkcie pomocy medycznej, czekamy na obsłużenie. No i w międzyczasie wyszedł Jacek Żalek do szatni, po kurtkę chciał szybko umknąć. Udało nam się zadać pytanie, co z dymisją i z jego odpowiedzialnością. No ale tak trzeba było. No nieraz ja też udaję, że palę nawet, tak, żeby tak koło palarni móc stać. Dobra, więcej nie zdradzaj, bo będą wiedzieli. Więcej nie zdradzaj. Nie zdradzam, zapraszam Państwa do kupienia książki Radomira Wita, Sejm Wita. Tam też mały kawałek też ode mnie. Skromnie polecam przeczytać. Tak, skromnie polecam. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję także Państwu. To był podcast Książki Pruszyńskiego.